że dzisiaj gościmy profesora Krzysztofa Dębnickiego, który jest byłym ambasadorem w Mongolii, jak i w Pakistanie, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, jak i Kolegium Civitas, już kierownikiem specjalizacji Asian Studies w Kolegium Civitas i autorem dwóch książek o dziejach Nepalu, a także jednej książki o Indiach, konflikt i przemoc w systemie niepodległych Indii. To tyle w kwestii wstępu. Panie profesorze, oddaję panu głos. Zacznijmy może od tego, czym jest Pakistan. Czyli niestety musimy zacząć od początku. Ja nie będę państwu historii Pakistanu oczywiście opowiadał, ale postaram się to jakoś skondensować do spraw najważniejszych. Otóż Pakistan powstał z Indii brytyjskich. W 1947 roku doszło do podziału Indii brytyjskich na dwa państwa, na Indię i na Pakistan, który składa się wtedy z dwóch części, ze skrzydła zachodniego i ze skrzydła wschodniego. Partią, która optowała za stworzeniem Pakistanu, była Liga Muzułmańska. Jej przywódcą był Muhammad Ali Jinnah. Partią, która była przeciwna powstaniu Pakistanu, był przede wszystkim Kongres Indyjski. Ja to wszystko robię w dużym skrócie i w takiej skondensowanej formie, bo to nie była jedyna partia, która się przeciwstawiała. Był Kongres Indyjski, którego głównym, takim kluczowym reprezentantem był Jawaharlal Nehru, późniejszy premier Indii. Ideologiczną podstawą dla powstania Pakistanu było stwierdzenie, że w Indiach brytyjskich, na subkontynencie, mieszkają dwa narody. Naród hinduski, czyli wyznający hinduizm, i naród pakistański w przyszłości, czyli ten, który wyznaje islam. W Indiach brytyjskich muzułmanie stanowili mniejszość, około 20%. Było oczywiste i dla wszystkich zrozumiałe, zarówno dla muzułmanów, jak i dla Hindusów, że jeżeli niepodległe Indie nie zostaną podzielone, to w tym demokratycznie zarządzanym kraju Kongres Indyjski zawsze będzie miał przewagę nad jakąkolwiek partią inną, nie hinduską. A więc również nad partiami, które powstały, tak jak Liga Muzułmańska, w oparciu o religię. To była tak naprawdę partia religijna. To była partia, która postawiła sobie za cel dbanie o interesy muzułmanów indyjskich. To oznaczało, że te interesy muzułmanów indyjskich nie będą do końca takie, jak sobie liderzy partii Ligi Muzułmańskiej zamierzali wprowadzić w życie. A więc mieliśmy taki strach, który charakteryzował przedstawicieli Ligi Muzułmańskiej i dużą część elity, islamskiej elity w Indiach brytyjskich, że w momencie, kiedy Brytyjczycy odejdą, oni zostaną politycznie i ekonomicznie i również społecznie zmarginalizowani. Trzeba było temu jakoś przeciwdziałać. To był pierwszy problem. Drugi problem był taki, że Brytyjczycy, kiedy zaczęli rozszerzać się w Indiach i przejmować władzę w Indiach od XVIII wieku, zabierali tą władzę głównie muzułmanom. Muzułmanie byli tymi, którzy utracili władzę na rzecz Brytyjczyków. Oczywiście imperium Wielkiego Mogoła w XVIII wieku już było znacznie słabsze niż wcześniej. Nie rządziło całymi Indiami, południowe Indie już nie do końca znajdowały się w sferze wpływów. Marathowie tam już robili co chcieli wtedy. On wie więcej o tym okresie ode mnie. W każdym bądź razie, generalnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że tą władzę utracili muzułmanie. Muzułmanie indyjscy mieli taką psychologiczną, nazwijmy to, przypadłość. Mianowicie oni uważali się za coś lepszego od Hindusów. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na swoje pochodzenie. Uważali się, że oni jako potomkowie Turku-Afganów bądź Arabów
bądź Pasztunów są czymś ewidentnie lepszym od Hindusów, którzy tam mieszkali od tysiącleci. To nie do końca było prawdą, dlatego że większość konwertytów, większość muzułmanów w Indiach to konwertyci spośród Hindusów, więc tak naprawdę etnicznie oni byli w gruncie rzeczy tym samym, z wyjątkiem dość nielicznych grup mieszkających przede wszystkim w dzisiejszym Pakistanie zachodnim, czyli tam Pendżab, NWFP, czy może części Beludżystanu. Ale skutek takiego myślenia, taki psychologiczny skutek był taki, że skoro jesteśmy lepsi od nich i uważamy, że jesteśmy lepsi, to oni nie mogą nami rządzić. Po prostu to jest niemożliwe, żeby ci Hindusi, którzy od XII wieku zostali poddani władzy islamu, mogli teraz nami rządzić w systemie demokracji parlamentarnej, w której będą rządzić, ponieważ jest ich więcej i nas przegłosują. Po prostu w każdych wyborach. Dodatkowym elementem było głębokie przekonanie o tym, że islam jest czymś lepszym od hinduizmu. Że jest religią lepszą, wyższą, bardziej postępową, no jak tam chcemy sobie to nazywać, niż hinduizm. I ten, powiedziałbym, taka pogarda, którą odczuwali w stosunku do kafirów, prawda? Czyli do niewiernych. Bardzo wyraźna zresztą. Wyraźna również w Pakistanie dzisiaj. To był kolejny powód dla dążenia do separacji. Ale oprócz Hindusów i muzułmanów była jeszcze trzecia grupa, która odgrywała tam istotną rolę, i to byli Brytyjczycy. Brytyjczycy mieli swoje własne interesy wtedy w Indiach. No i zastanawiali się, w jaki sposób interesy swoje w Indiach i interesy Imperium Brytyjskiego, bo to, że Indie uzyskały niepodległość, to było jedno, ale Imperium dalej trwało. Indie wypadły, ale Imperium zaczynało się w Wielkiej Brytanii, a kończyło się tak naprawdę na Falklandach. I przez Australię, Azję Południowo-Wschodnią, Malaje ówczesne, Singapur i tak dalej, Hongkong i tak dalej. Więc trzeba było jakoś zadbać o interesy tego imperialnego, potężnego tworu państwowego. I tutaj Anglicy mieli poważny problem, ponieważ Nehru, absolwent Uniwersytetu w Cambridge, był jednocześnie uczniem Harolda Laskiego. Harold Laski był twórcą Brytyjskiej Partii Pracy. Nehru był jego, że tak powiem, wdzięcznym czelą, a Laski był jego guru. Nehru był tak naprawdę socjaldemokratą, ale to by prawdopodobnie Anglikom jeszcze tak bardzo nie przeszkadzało, jak to, że on, będąc socjaldemokratą, był również bardzo bliski duchowo Związkowi Radzieckiemu. I on co prawda nie był bolszewikiem, on nie lubił metod bolszewickich, on by się wzdragał przed zesłaniem milionów ludzi gdzieś do obozów pracy i tego oczywiście w Indiach nie zrobił przez ponad 20 lat, ale pewne przekształcenia społeczne, ekonomiczne, które miały miejsce w Związku Radzieckim, były mu również bardzo bliskie. I przede wszystkim zamierzał zbliżyć się politycznie w ramach polityki zagranicznej realizowanej przez niepodległe Indie do Związku Radzieckiego, i to powodowało naturalnie u Brytyjczyków spore zaniepokojenie. Już choćby z tego względu, że oznaczało to teoretycznie możliwość, że radzieckie siły zbrojne bądź marynarka wojenna na przykład uzyska dostęp do baz w Indiach. A jak popatrzymy sobie na mapę, to będzie oczywiste, żeby się przedostać z Wielkiej Brytanii, czy z Suezu, czy z Zatoki Perskiej do Australii, no to niestety trzeba płynąć wokół Indii. Nie da się tego po prostu inaczej zrobić ze względu na ukształtowanie świata. W związku z tym w interesie Brytyjczyków było wykrojenie sobie w Indiach takiego obszaru, na którym mogliby zachować swoją obecność. I najważniejszą częścią Indii z tego punktu widzenia, czysto strategicznego punktu widzenia,
Był oczywiście Pakistan Zachodni, ponieważ Pakistan, znaczy nie Pakistan Zachodni, tylko Indie Zachodnie, które stały się potem Pakistanem Zachodnim, ponieważ było to blisko Zatoki Perskiej, Zatoka Perska była już wtedy bardzo ważnym obszarem roponośnym, było to blisko Iranu, Iran był znowuż ważnym obszarem roponośnym, kompanie brytyjskie miały tam swoje interesy naftowe jeszcze od początku XX wieku. Poza tym było to blisko tak zwanego miękkiego podbrzusza Związku Radzieckiego, czyli sowieckiej wówczas Azji Środkowej, dzisiaj niepodległych państw Turkmenistan, Kazachstan, Uzbekistan i tak dalej. No i są jeszcze dwa elementy, o których chciałbym powiedzieć, które są dość istotne. Mianowicie element bardzo ważny są masy islamskie w Indiach. Masy muzułmańskie w Indiach. Otóż masy muzułmańskie, tak samo jak masy wszędzie na całym świecie, wykorzystywane są przez elity dla realizacji ich celów politycznych. Najprościej wykorzystać masy można poprzez odpowiednie ich przestraszenie. Jak się masy przestraszy, to one zrobią wtedy to, o co elity zabiegają. Masy można było przestraszyć w Indiach i robiono to bardzo skutecznie przez wiele lat poprzez tak zwane rozruchy na tle religijnym. Communal riots, jak to się tam nazywa. W tej chwili w Pakistanie one już praktycznie nie występują, bo to jest kraj w gruncie rzeczy całkowicie islamski, ale w Indiach mają miejsce cały czas. W gruncie rzeczy takie rozruchy na tle religijnym trwające. No, wiemy o tym, że już w XVIII wieku były. Prawdopodobnie także wcześniej. Trwają do dnia dzisiejszego. Otóż one z dużym nasileniem trwały w latach 30., w latach 40. i nigdy nie były do końca spontaniczne. One zawsze były i są inspirowane różnymi interesami różnych grup politycznych, partii, grup interesów, biznesu, najprzeróżniejszym. Takim najbardziej znanym przykładem rozruchów tego typu w 1946 roku były walki hindusko-muzułmańskie w Karachi, które doprowadziły do około 5000 zabitych wtedy, które podobnie jak wiele innych wcześniej były inspirowane przez stronę muzułmańską. A nie chcę powiedzieć, że tylko strona muzułmańska była tutaj tym inspiratorem rozruchów o charakterze komunalistycznym w Indiach, ale odnoszę wrażenie, i są chyba na to dowody, że robiono tak po to właśnie, żeby stworzyć to poczucie zagrożenia. Drugim takim inspiratorem rozruchów antymuzułmańskich była partia RSS. To była z kolei skrajna hinduska organizacja nacjonalistyczna, szowinistyczna. Obok innej partii, na przykład Hindu Mahasabha, ona się zajmowała również taką działalnością. Ponieważ tutaj między tymi skrajnymi organizacjami muzułmańskimi i hinduskimi istniała zbieżność interesów. Muzułmianie chcieli stworzenia swojego własnego państwa, a skrajne ugrupowania hinduskie też chciały stworzenia własnego państwa przez muzułmanów po to, żeby ich z Indii usunąć, żeby ich po prostu nie było i żeby Indie można było łatwiej przekształcić w państwo czysto hinduskie. No. To z kolei nie było zgodne z polityką i ideologią Kongresu Indyjskiego. W 1946 roku jeszcze do końca nie zdecydowano, czy powstanie ostatecznie Pakistan, czy nie. Ponieważ cały czas toczyły się rozmowy między Ligą Muzułmańską i Kongresem Indyjskim, w których Liga Muzułmańska wysuwała inny niż ten, który promował Kongres, projekt politycznego zorganizowania czy urządzenia całych zjednoczonych, niepodzielonych Indii. Miał on polegać na tym, że wybory do parlamentu nie odbywałyby się zgodnie tam jeden człowiek, jeden głos, tylko odbywałyby się na podstawie odpowiednich okręgów wyborczych zdefiniowanych w sposób religijny. Muzułmanie głosowaliby na muzułmanów, hindusi głosowaliby na hindusów, niedotykalni, których wyłączano z tej grupy hindusów
głosowaliby na niedotykalnych, Sikhowie na Sikhów i tak dalej. Jinnah żądał wtedy dla tego elektoratu czy okręgu wyborczego islamskiego, żądał minimum początkowo 25% miejsc w parlamencie, potem 30% miejsc w parlamencie. Jak się podliczyło teoretycznie, co wynikałoby z takiego systemu, te 30% miejsc dla muzułmanów, plus tam ileś procent, już nie pamiętam w tej chwili, dla ludności niedotykalnej, dla Sikhów i dla innych, to wychodziłoby, że te grupy mniejszościowe mogłyby uzyskać ponad 50% miejsc w parlamencie, co dałoby im możliwość sprawowania władzy. Oczywiście na to Kongres Indyjski się nie mógł zgodzić, ale wskazuje to na to, że istniała cały czas alternatywa wobec Pakistanu, że tak naprawdę chodziło o władzę. Chodziło o władzę i wpływy, a nie o jakieś państwo, w którym wyznawcy islamu mogliby się swobodnie rozwijać. Dalej. Kiedy już Pakistan powstał w 1947 roku, powstał dylemat, czym ma być to państwo. Czy ma być to państwo dla muzułmanów, czy ma to być państwo islamskie? To nie jest dokładnie to samo. Jak się analizuje wypowiedzi Jinnaha dzisiaj, to był wybitny polityk. To nie ma w ogóle dwóch zdań co do tego. To był wybitny polityk, wybitny prawnik, niezwykle inteligentny człowiek. To można znaleźć tam wypowiedzi, które świadczą o tym, że miało to być państwo dla muzułmanów, a inne, że miało to być państwo islamskie, ponieważ w zależności od tego, do kogo mówił trochę co innego jako dobry, zdolny i bardzo skuteczny polityk. Zasadnicza różnica między tymi dwoma koncepcjami miała się sprowadzać do tego, że państwo dla muzułmanów miało być państwem, w którym większość muzułmańska swobodnie by się rozwijała zgodnie ze swoimi potrzebami, zgodnie ze swoją ideologią, ale jednocześnie nie uniemożliwiałaby swobodnego funkcjonowania wszystkich innych mniejszości religijnych, etnicznych i tak dalej. I Jinnah nawet mówił, że możecie sobie chodzić do takich kościołów czy świątyń, jakie chcecie, wierzyć sobie w takiego Boga, jakie chcecie, to nie ma żadnego znaczenia. Polityka to jedno, a religia to jest wasza prywatna sprawa. On nawet zresztą uważał, że Indie będą żyć i Pakistan, te dwa kraje będą żyć w zgodzie i przyjaźni. On zachował się swój dom w Bombaju. Był przekonany, że po uzyskaniu niepodległości przez Pakistan będzie mógł sobie jeździć do Bombaju, mieszkać tam w swojej willi, wracać potem z powrotem do Pakistanu, że to będzie normalny, liberalnie funkcjonujący kraj. Ale była też i druga koncepcja, która była przede wszystkim forsowana przez grupy duchownych, muzułmańskich, tam jednym z takich najbardziej znanych był Maududi, który był członką, twórcą partii, jednej z takich ważnych partii islamskich jeszcze w czasach Indii brytyjskich, która powiadała, że państwo Pakistan powinno być państwem islamskim, czyli powinno być taka teokracją islamską. Że było ciekawie, to ci ludzie, którzy byli zwolennikami państwa tego rodzaju, przed 1947 rokiem, o dziwo, byli przeciwnikami utworzenia Pakistanu, ponieważ uważali, że tworzenie Pakistanu jest czynnością nieislamską. Jest czynnością, która nie powinna mieć miejsca, ponieważ islam powinien działać na rzecz nawrócenia kafirów indyjskich na właściwą religię, a nie separować się od nich. Powinno prowadzić aktywną działalność na rzecz rozwoju, islamu. Ten dylemat potem skwitował bardzo, bardzo jasno generał Ziaul Haq, który był prezydentem Pakistanu 10 lat, który powiedział,
mówiąc o Pakistańczykach i o państwie pakistańskim. Jeśli nie jesteśmy muzułmanami, to kim jesteśmy? Drugorzędnymi Hindusami, ze znakiem zapytania, who are we? Second rate Indians? I to jest ten problem, który funkcjonuje cały czas w polityce Pakistanu na takim poziomie ideologicznym do dnia dzisiejszego i jest podstawową kością niezgody między liberalnymi, prozachodnimi zwolennikami państwa dla muzułmanów i konserwatywnymi zwolennikami państwa islamskiego. W gruncie rzeczy od upadku rządów generała Ayub Khana, który został usunięty, no, był generał, który przeprowadził zamach stanu w 1958 roku, ostatecznie został usunięty w roku 1969, o ile sobie przypominam. Otóż to był najbardziej taki liberalny, prozachodni okres historii Pakistanu. Jak rozmawiałem w Pakistanie z przedstawicielami biznesu na przykład, pytałem ich, kiedy waszym zdaniem najlepiej Pakistan się rozwijał pod względem gospodarczym, kiedy była największa wolność, to każdy z nich mówił, że to było w czasach Ayub Khana. Wtedy państwo rozwijało się naprawdę szybko, nawet jak na dzisiejsze standardy, wzrost w granicach 6%, 6-7% był wtedy bardzo, bardzo przyzwoity. Niewiele państw w Azji wtedy rozwijało się tak szybko jak Pakistan. To wszystko skończyło się oczywiście. Pierwsze powszechne wybory w Pakistanie odbyły się dopiero w 1970 roku. Takie wybory, które moglibyśmy określić jako demokratyczne i do dzisiaj uważa się je za najbardziej demokratyczne w historii Pakistanu. Wygrała te wybory partia Pakistan People's Party, pakistańska partia ludowa, której szefem był wtedy Zulfikar Ali Bhutto, ojciec zamordowanej kilka lat temu pani Benazir Bhutto. Czy on był lewicowy, czy on był prawicowy, to był po prostu demagog i populista. To był człowiek, który zmieniał poglądy jak rękawiczki, dostosowując się do zmieniającej się sytuacji politycznej. Robił to niezwykle sprawnie. Muszę powiedzieć, że jego sprawność zawsze budziła mój zachwyt, moje głębokie uznanie. Ja oglądałem jego występy no, przed ogromnymi tłumami. To na YouTubie można sobie obejrzeć, kogoś to interesuje. No to występ, który on dawał przed mikrofonem z rozdzielaniem tutaj koszuli, guziki lecące we wszystkich, no, po prostu fantastyczny. On obiecał bardzo wiele reform takich demokratycznych, lewicowych nawet, nosił tą czapkę maoistówkę, tak, ubierał się nawet taki mundur trochę przypominający mundur, te mundurki, które starsze osoby tutaj wśród państwa pamiętają jeszcze z filmów o Pekinie i które ja też jeszcze pamiętam z Chin. No, wtedy, kiedy przychodziło do prawdziwych reform i rzeczywiście na przykład uczciwego rozdania ziemi dzierżawcom, zlikwidowania tych wielkich latyfundiów, które niszczyły Pakistan, niszczą go do dnia dzisiejszego, no to się okazało, że jest z tym jeszcze troszkę gorzej, bo on sam i jego rodzina właścicielami ogromnych terenów w Sindzie i w południowym Pendżabie. Wtedy, kiedy się okazało, że zaczyna narastać przeciwko niemu opozycja ze strony tego skrajnych ugrupowań islamskich, postanowił wyprzedzić tą opozycję, co jest oczywiście nigdy niemożliwe, bo nigdy się nie da wyprzedzić naprawdę osoby skrajnej. On naprawdę osobą skrajną do końca nie był, no ale zaczął wprowadzać pewne elementy prawa islamskiego i szariatu w życiu społecznym Pakistanu, takie, które miały służyć no, uspokojeniu, jak mi się wydawało, tych właśnie
przeciwników politycznych odwołujących się do wartości islamskich. Wprowadził zakaz sprzedaży alkoholu, chociaż wszyscy wiedzieli, że sam go bardzo skrzętnie pije i w niemałych ilościach. I cały szereg innych tego rodzaju zakazów. I jedną rzecz, którą zrobił, było również wprowadzenie, trudno powiedzieć delegalizacja, ale uznanie sekty Ahmadich za ugrupowanie nieislamskie. I zrobiono to konstytucyjnie, co rozpoczęło cały proces odsuwania tego, tych ludzi od, tak powiem, tego mainstreamu islamu pakistańskiego. I te działania potem kontynuował i rozszerzył w duży sposób generał Ziaul-Haq. On w istocie zislamizował całkowicie szkolnictwo, wprowadzając obowiązkową naukę religii islamskiej do szkół, w czym obowiązek dotyczy wszystkich, muzułmanów, niemuzułmanów, wszyscy muszą zdawać egzaminy, od szkoły podstawowej po wyższą uczelnię. Islamizował armię pakistańską, to był najważniejszy ruch, który zrobił w tym kierunku. Armia była takim apolitycznym narzędziem, ta armia, którą Brytyjczycy zostawili w Indiach, takim apolitycznym narzędziem, którego celem była ochrona państwa przede wszystkim. No to jest cel armii. On zmienił tą armię na armię, która miała chronić religię. I zmieniono motto armii pakistańskiej na, teraz to motto brzmi, do dnia dzisiejszego zresztą nie zostało zmienione, dżihad w imię Allaha. I wojna święta w imię Allaha. Oznacza to ideologizację armii pakistańskiej, najważniejszej instytucji w tym kraju. Nigdy w dziejach islamu, w dziejach Pakistanu, żadna instytucja, bez względu na to, czy tam są rządy tak zwane demokratyczne, czy rządy dyktatorskie, nie była ważniejsza i nie jest ważniejsza niż armia do dnia dzisiejszego. Wprowadził ustawodawstwo islamskie. Mamy tak zwany najwyższy sąd szariacki, który decyduje o tym, czy między innymi taki sąd mamy, który decyduje o tym, czy nowe ustawy, które chciałby przyjąć parlament, które ma przyjąć parlament, są zgodne z prawem islamskim, czy też są z nim niezgodne. Jeżeli są niezgodne, to nie mogą zostać wprowadzone. Tego rodzaju działań ze strony Ziaul-Haqa było bardzo wiele. Zmieniło się całe społeczeństwo. On właściwie przeorał to społeczeństwo, przekształcając Pakistan w państwo ideologiczne. Pakistan stał się, tak jak Związek Radziecki, dlatego ja wrócę do tego tematu dzisiejszego spotkania. Pakistan stał się, tak jak Związek Radziecki, państwem ideologicznym. Ideologią Pakistanu jest ideologia islamu, jest religia islamu. Doszło również do pewnych wydarzeń poza granicami Pakistanu, które jeszcze umocniły ten efekt ideologizacji. Mianowicie pierwsze to był trwający od 1947 roku konflikt o Kaszmir między Indiami i Pakistanem i on ma swoje podłoże, tak powiem, polityczne, strategiczne, psychologiczne i również ideologiczne. Ja nie będę wchodził szczegółowo w sprawę kaszmirską, bo to jest niezwykle rzecz skomplikowana. Musielibyśmy temu poświęcić osobne spotkanie. Wystarczy powiedzieć, że Kaszmir jest tym elementem, który do czasów wojny afgańskiej, czyli do lat 80. Ogniskował politykę zagraniczną Pakistanu i czynił z armii pakistańskiej najważniejszy czynnik polityczny w państwie. Ponieważ
będąc państwem ideologicznym z jednej strony, Pakistan jest również, jak to się tam czasami określa, państwem pretoriańskim. Potem, kiedy Rosjanie zaatakowali Afganistan, czy postanowili udzielić pomocy ludowi Afganistanu i rewolucji afgańskiej, w 1979 roku wysyłając tam swoje wojska, kiedy Amerykanie zdecydowali się na to, żeby odpłacić Sowietom za wsparcie Wietnamu i klęskę amerykańską i wycofanie się z Wietnamu w 1975 roku, Ziaul-Haq udzielił z kolei pomocy Amerykanom. No i z Pakistanu zaczęły płynąć do Afganistanu nie tylko pieniądze, nie pakistańskie rzecz jasna, tylko pieniądze z całego świata. Saudyjskie, amerykańskie, z Zatoki Perskiej, egipskie, chińskie również. A Irańczycy wysyłali własne z drugiej strony. Ale przede wszystkim masy ludności. Przede wszystkim chodzi tu o Patanów z pogranicza afgańsko-pakistańskiego. Ludność górską, bardzo dobrze zaprawioną w bojach, niezwykle bitną, która brała intensywnie udział w dżihadzie afgańskim skierowanym przeciwko wojskom sowieckim. Dżihadzie, który się ostatecznie zakończył sukcesem. Na całym pograniczu afgańsko-pakistańskim zaczęły powstawać liczne medresy, finansowane przede wszystkim przez Arabię Saudyjską i promujące wahabicki islam, ten dominujący w Arabii Saudyjskiej. Powiedzielibyśmy niezwykle rygorystyczny, tak to może delikatnie określić. Ta wojna się skończyła, Rosjanie się wycofali. Pakistańczycy, którzy brali udział w tej wojnie, wrócili do domu i okazało się, że Pakistan nagle ma u siebie na swoim terytorium kilkaset tysięcy ludzi, młodych ludzi zaprawionych w bojach, którzy poza strzelaniem z kałasznikowa niewiele potrafią zrobić. Trzeba było jakoś tych ludzi utylizować. To był poważny problem. Powiedziałbym największy problem. Dziękuję bardzo. Największy problem, z jakim prawdopodobnie po 1947 roku spotkały się władze pakistańskie. I utylizowano między innymi ich w taki sposób, że skierowano ostrze tych zaprawionych w bojach mujahedinów właśnie na Kaszmir. To są ci ludzie, którzy potem w końcu lat 80., na początku lat 90. w ogromnym stopniu przyczynili się do rozwoju konfliktu w Kaszmirze. Ale to wszystko miało jeszcze drugie swoje oblicze, ponieważ wielu z nich zostało w Pakistanie. I oni oczywiście walczyli w Afganistanie z Sowietami, z Hindusami w Kaszmirze w imię islamu, w imię wiary. Wierząc szczerze w to, co robią. Zdecydowana większość z nich. To byli ludzie, którzy ginęli za wiarę. Prawdziwi idealiści. No i teraz oni sobie patrzą na swoje własne państwo, w którym mamy trochę islamu, mamy trochę zachodu, mamy elity, które żyją mocno ponad stan, mamy masy, które żyją bardzo nędznie. Mamy masy, które są w 60% analfabetami. Wszystko to nijak się miało do ideałów islamskich. Równości społecznej. Ummy, która podejmuje wspólnie działania po konsultacjach ze sobą wewnętrznych. Prawo, które nie działa, policja, która jest skorumpowana, skrajnie skorumpowana, sądownictwo, które jest skrajnie skorumpowane. Ja w Pakistanie słyszałem dziesiątki opowieści o tym, w jaki sposób to funkcjonuje. Jest wiele płaszczyzn tego konfliktu. On jest bardzo skomplikowany z tego, bo jest wiele płaszczyzn, które się zazębiają w różny sposób.
I one działają w różny sposób, w różnym okresie i na różnych obszarach Pakistanu. Ale skutek tego jest jeden i niestety narastający, coraz większa destabilizacja wewnętrzna państwa. Dodatkowo jeszcze skłócenie z sąsiadami, czyli z Indiami i z Afganistanem, wsparcie dla, bo to jest przecież zupełnie jasne i oczywiste, że Pakistan wspiera talibów działających w Afganistanie, to nie jest żadna tajemnica, dla ruchu talibów, ponieważ ma, uważa, że ma w tym swój interes polityczny, chcąc stworzyć w Afganistanie to, co strategie pakistańscy nazywają głębią strategiczną. Wszystko to jest znowu no, obsesja możliwego konfliktu z Indiami. Jak się popatrzy na mapę, to widać, o co chodzi. Pakistan jest wąski, są duże, Indie mają możliwość manewru strategicznego. Pakistan ma żadną możliwość manewru strategicznego tak naprawdę. Dlatego włączenie Afganistanu, stworzenie z Pakistanu i Afganistanu takiego strategicznego AFPAC-u byłoby właśnie w interesie, uważane jest za to, że jest to w interesie przez strategów pakistańskich, w interesie Pakistanu. Jeszcze krótko o tym, co myślę, mi się wydaje, będzie się działo w Pakistanie w ciągu najbliższych, nie, 10 czy 15 lat. Otóż moim zdaniem, jeśli przeprowadzimy sobie jakąś analogię w stosunku do historii bardziej nam znanej i bliższej nam tutaj w Europie, czyli znowu do historii Rosji, to powiedziałbym, że moim zdaniem Pakistan dzisiaj znajduje się w takiej sytuacji Rosji w 1905 roku, tej pierwszej nieudanej rewolucji, która niczego nie nauczyła elity rządzące. Tak samo narastające problemy dzisiaj w Pakistanie wydają się niczego nie uczyć elity pakistańskiej, a nie wyciągają z tego żadnych wniosków. Ja pamiętam, jak talibowie zajęli Swat. Swat to jest taka piękna dolina turystyczna w odległości jakichś tam 100 ilość kilometrów od Islamabadu, a Islamabad jest najbogatszym miejscem, nie największym, ale największym zgromadzeniem bogactwa. W Pakistanie, jak się jedzie przez dzielnice willowe Islamabadu, to tutaj tam za 10 milionów dolarów, tam za 6 milionów dolarów, prawda, to mniej więcej tak. Wygląda i do Swatu, tam sobie ci bogaci ludzie wyskakiwali na wakacje i w pewnym momencie talibowie zajęli Swat. No, zajęcie Swatu jeszcze nie spowodowało paniki w Islamabadzie, ale jak zajęli Buner i poszli na wschód w kierunku Azad Kaszmiru i zatrzymali się o ciupinkę przed tamą Torbela. To jest główną tamą w Pakistanie, z której elektryczność zaopatruje cały północny Pakistan. Kiedy Mulla Fazlullah wtedy powiedział, że my nie zamierzamy wcale zajmować Torbeli. Nie zrobimy tego. To wszyscy zrozumieli, że jak zechcą, to zrobią. Jak się wtedy patrzyło na to, w jaki sposób nagle zaczynają spędzić w dół ceny domów w Islamabadzie, na nieruchomości, nagle poszły w dół, bo je ludzie zaczęli sprzedawać. Ci milionerzy z Islamabadu stwierdzili, że to jest po prostu zbyt niebezpieczne. Ci faceci są za blisko. 100 km z Buner do Islamabadu to można sobie tym jeepem z karabinem maszynowym bardzo szybko przejechać. I najwyraźniej nikt nie jest ich w stanie zatrzymać. Mój znajomy, taki wysoko postawiony człowiek, który pochodził właśnie ze Swatu, powiedział mi bardzo jasno wtedy,
Taka jest sytuacja, że ja mówię swoim przyjaciołom, słuchajcie, jak ktoś z was jeszcze nie ma wizy wyjazdowej, czy wjazdowej raczej do jakiegoś kraju, nie wiem, Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, do Londynu, do Kanady czy do Stanów Zjednoczonych, to ja wam naprawdę radzę, wyrabiajcie te wizy. Wyrabiajcie jak najszybciej. No, dwie ekspedycje wojskowe załamały się w Słacie. Talibowie nie pozwolili się stamtąd wypchnąć. Trzecia ekspedycja po ciężkich walkach wypchnęła talibów w 2009 roku, ale ani nie został złapany, ani został zabity żaden przywódca talibski ze Słatu. Oni się po prostu wycofali głównie do agencji plemiennej Bajor, która jest na granicy afgańskiej, i tak sobie przechodzą trochę między Afganistanem, trochę rezydują w Afganistanie, trochę sobie pomieszkają w Pakistanie, czekając cały czas na to, co się będzie zmieniać i w jaki sposób będzie można wrócić na wcześniej zajmowane pozycje. Drugie takie miejsce, które jest bardzo istotne, to jest całe pogranicze afgańsko-pakistańskie. Ono się nazywa FATA, czyli Federally Administered Tribal Areas, obszary plemienne, administrowane federalnie, czy administrowane z Islamabadu, ale to jest czysta teoria, bo nikt ich nie administruje już od bardzo wielu lat. Tak naprawdę powstały tam na granicy między Afganistanem i Pakistanem niezależne, samodzielne twory państwowe, w których władze sprawują różne ugrupowania talibów, talibowie łącznie z miejscowymi plemionami, z jednymi się kłócą, z innymi nie. One mają swoją własną gospodarkę opartą w przeważającym stopniu na szmuglu, przemyt narkotyków, broni, towarów konsumpcyjnych. Jeden z dyplomatów opowiadał mi, państwa zachodniego, opowiadał mi, jak leciał helikopterem wzdłuż granicy afgańsko-pakistańskiej z Pakistańczykami i nagle mówi, patrzę, a po stronie afgańskiej jest ogromny plac. No tam łatwo o plac, bo tam jest po prostu płasko. Ogromny plac, na którym stoją tysiące samochodów. I pytam moich pakistańskich gospodarzy, co to jest? A jeden z nich tam wygląda przez okno, mówi, a nie mam pojęcia. Oczywiście wszyscy wiedzieli, co to jest i ten, który pytał, co to jest, też wiedział, co to jest. To samochody przygotowane do szmuglu do Pakistanu. To jest zupełnie jasne. Te 90% heroiny, która się produkuje w Afganistanie, ona, to jest największy producent się tego rodzaju narkotyków na świecie, jest mniej więcej w połowie eksportowane z Afganistanu przez sam Afganistan, potem przez Azję Centralną, postsowiecką, częściowo przez Iran, mniej więcej w połowie przez Pakistan. To samo dotyczy broni. Także no tam można te plemiona, które jak nawet trochę rozumiem, bo tam są bardzo trudne warunki życia. Naprawdę. Żyć w tych górach, w tych skałach to jest strasznie skomplikowane. Jak się pojawiają takie możliwości gigantycznego zarabiania pieniędzy nagle, no to oni z tego korzystają. Korzystają z niestabilności w Afganistanie, korzystają z niestabilności w Pakistanie. Finansują również niestabilność w Pakistanie, to nie ma co do tego wątpliwości, bo ten szmugiel przecież nie odbywa się przy bardzo skutecznym przeciwdziałaniu policji i służb celnych i władz państwowych, regionalnych i centralnych, tylko no, dzięki temu, że się odpowiednich ludzi potrafi opłacać i opłaca się również tych stojących bardzo wysoko w hierarchii państwowej. Ten system polityczny, z którym mamy do czynienia w Pakistanie dzisiaj, wszystko jedno, czy to jest dyktatura wojskowa, czy to jest demokracja parlamentarna, tak powiedziałbym bardzo w cudzysłowie demokracja parlamentarna,
Ten system cechuje również ewidentna niezdolność do autoreformy. Ewidentna niezdolność do zmiany. Ja nie widzę żadnego ugrupowania poza talibami i poza dżihadystami, które miałoby na tyle siły wewnętrzne, na tyle, nie powinienem używać takiego sformułowania, ale na tyle jaj, żeby zrobić w tym kraju to, co uważają za słuszne, co powinni zrobić dawno. Więc dalszy rozwój sytuacji może iść w dwóch kierunkach. Albo będzie takie powolne gnicie, jak w tej chwili, ten system będzie się dalej powoli rozkładał. Ponieważ nikt nie chce, żeby on się rozłożył do końca, bo nie wiadomo, co z takiego rozłożenia się do końca może się zdarzyć. Prawda? W szczególności w państwie, które ma 120 czy 140 bomb atomowych i możliwości przenoszenia tych bomb atomowych. Więc będzie się odbywać takie, jak sądzę, finansowanie zagraniczne tego tworu, trwające może wiele lat. To jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, że no przy braku reform społecznych, braku zmian ekonomicznych również, przy postępującym braku wody, na przykład w 1947 roku na jednego mieszkańca Pakistanu przypadało 5000 kuseków, czyli cubic feet per second wody, a w 2010 przypadało tylko 1000, 5 razy mniej. To nie znaczy, że zmniejszyła się ilość wody. Po prostu to oznacza, że tak przybyło ludzi. Ja pamiętam, jak poprzedni premier Gilani, zresztą wielki obszarnik z południowego Pendżabu, po przejęciu władzy, po wygraniu wyborów parlamentarnych w 2008 roku, postanowił włączyć w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ISI, Inter Services Intelligence, prawda? Wywiad pakistański, to jest ogromna, zresztą bardzo sprawna, bardzo dobrze zorganizowana, jedna z najlepszych organizacji wywiadowczych na świecie. Postanowił włączyć w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podówczesnego i obecnego ministra, niejakiego pana Rehmana Malika. I kiedy to ogłosił, to włączenie trwało może 4 godziny. Natychmiast został zmuszony do odwołania. To jest instytucja, która zawsze była kluczem dla funkcjonowania armii, rządzą nią wojskowi i żaden cywil nie będzie nam się tutaj mieszał. Jeszcze tak nas kontrolował. Jeden z takich bardzo inteligentnych, przemiłych oficerów ISI, z którym spotykałem się od czasu do czasu, jak o to zapytałem, powiedział, że ta decyzja była disgusting. A poza tym jest zbyt wiele problemów teraz gospodarczych, które każdy, kto ma władzę, musi rozwiązywać. Armia, jakby sobie władzę teraz wzięła na głowę, to wzięłaby sobie też te problemy na głowę, a woli je zostawić cywilom. Armia decyduje oczywiście o takich sprawach jak polityka zagraniczna, ważnych aspektach, ważnych elementach polityki zagranicznej, jak polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, Indii, Chin, prawda? Zbrojeniowych, nuklearnych. Natomiast no, sprawy społeczne, edukacja, służba zdrowia, to zostawmy tym. Niech oni się już tym zajmują. Drugie pytanie pana dotyczyło stosunków z Indiami. Taktycznie te stosunki ze strony pakistańskiej się polepszają. Moim zdaniem taktycznie tylko. W interesie armii jest utrzymywanie napięcia z Indiami, ponieważ to generuje środki dla utrzymania armii. Armia otrzymuje w tej chwili 40% środków budżetowych. Chcę sobie wyobrazić, że armia, która ma 600 tysięcy sił lądowych, morskich i lotniczych, jeszcze dajmy, no niech będzie 100
tysięcy, chociaż jest tego trochę mniej, no niech będzie 700 tysięcy, bierze 40% budżetu, a 60% budżetu idzie na 180 milionów ludzi minus armii, prawda? Możemy wiedzieć, jak się wjeżdża do kantonmentu na przykład, czyli tego obszaru, czyli tego, tej części miasta, gdzie tradycyjnie od czasów brytyjskich stacjonowała armia, bo to miasto było podzielone na kantonment i na civil lines, więc kantonment to była część wojskowa, to jest tak, jakby człowiek wjeżdżał do innego kraju. Wszystko wygląda inaczej. Sklepy są inne, krawężniki są inne, wszędzie są chodniki, jest czysto, nie ma żebraków, nie ma żadnych ludzi, którzy by handlowali herbatą czy czymś tam na zewnątrz. Jest bezpiecznie i jest pokojowo, no, ale to kosztuje. Jest tak, dlatego że jest tyle środków. Pakistan jest w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej i stara się jakoś z tej sytuacji wyjść, polepszając stosunki z Indiami, ale nikt tak naprawdę nie wierzy w możliwość rzeczywistego polepszenia tych stosunków. Podpisano niedawno porozumienie o handlu z Indiami, ale ono do tej pory nie zostało ratyfikowane w Pakistanie, ponieważ chodzi o możliwość eksportu z Indii do Pakistanu towarów rolniczych, a znaczna część elity pakistańskiej, łącznie z byłym premierem i obecnym premierem i ogromną częścią posłów w parlamencie, to są wielcy posiadacze ziemscy, na których napływ towarów z Indii będzie konkurencją. I tego nie chcą. Więc jest to skomplikowane ze względu na wewnętrzne. Ja pamiętam, że ja nie wiem, ile w tej chwili wynosi handel indyjsko-pakistański, ile wynoszą obroty. Parę lat temu to był 1 miliard dolarów. To jest niewiele, ale drugi miliard to był szmugiel. A więc te nieformalne stosunki gospodarcze między dwoma krajami były równie mocne jak te formalne. Jedną z ważnych rzeczy, które się smugluje z Indii do Pakistanu, jest bezwodnik octowy. A bezwodnik octowy służy do produkcji heroiny. Z Indii trafia do Pakistanu, stamtąd trafia do Afganistanu i to jest bardzo ważny element wiążący gospodarczo całą Azję Południową. I jeszcze Chiny i Stany Zjednoczone. No, w tym trójkącie Indie, Pakistan, Chiny, no, że tak powiem, interesy polityczne są oczywiste. Indie mają złe stosunki z Chinami ze względu na Tybet, ze względu na granice i obecnie również ze względu na konkurencję na morzu, na Oceanie Indyjskim. Jak się okazuje, dzisiaj w wiadomościach słyszałem również możliwa konkurencja w niedaleko wybrzeży Wietnamu, prawda, dokąd Indie, jak rozumiem, zamierzają wysłać część swojej floty. Także no, w tej sytuacji jest oczywista zbieżność interesów pakistańsko-chińskich i ona się do tej pory nie zmieniła, ona trwa od lat 60. Ona się właściwie zaczęła po wojnie indyjsko-chińskiej w 62 roku i trwa w sposób niezmieniony do dnia dzisiejszego, zgodnie ze starą dobrą zasadą, że sąsiad mojego sąsiada jest moim sojusznikiem. To dotyczy również Chin, co dotyczy również w kontekście Indii, dotyczy to również Afganistanu. A z tym Pakistan zawsze miał złe stosunki, a Indie zawsze miały dobre stosunki. A jeśli chodzi o Amerykanów, no to Amerykanów i Pakistańczyków, no Amerykanie mają swoje bardzo konkretne interesy w Afganistanie, po pierwsze związane z tym atakiem terrorystycznym z 2001 roku, a poza tym mają, moim zdaniem, również swoje interesy takie strategiczne. Afganistan jest bardzo ważnym miejscem w Azji Centralnej. Posiadanie baz lotniczych na przykład w Afganistanie, w Bagram, czy w tej rozbudowywanej, czy nawet rozbudowanej już, jak rozumiem, bazie lotniczej niedaleko Kandaharu, no, daje możliwość kontrolowania znacznych obszarów Azji Centralnej, łącznie po Xinjiang, Kazachstan, Morze Kaspijskie, a z Kandaharu niewątpliwie Iran i Zatoka Perska, bez konieczności utrzymywania tam swoich lotniskowców. Także to jest ważne.
No, druga ważna rzecz dla Amerykanów, no to są te pociski jądrowe pakistańskie, które bardzo Amerykę niepokoją. Obecność w regionie jest dla nich ważna również z tego powodu, a ze strony pakistańskiej, no, Amerykanie od 2001 roku przekazali Pakistanowi około 20 miliardów dolarów. Mniej więcej rocznie ta pomoc na walkę z terroryzmem wynosiła tak mniej więcej 2 miliardy. Głównie szło to na potrzeby armii pakistańskiej. Nie zawsze trafiało tam, gdzie powinno. No i ponieważ okazuje się, że Osama Bin Laden nie siedział w żadnej jaskini na pograniczu afgańsko-pakistańskiej, tylko w głównym mieście, w Abbottabadzie, w mieście, gdzie znajduje się najważniejsza pakistańska uczelnia wojskowa, gdzie aktywność ASA jest taka, że w żadnym innym mieście pakistańskim nie jest większa. Więc nie ma, dla mnie nie ma cienia wątpliwości, że on tam przebywał za zezwoleniem i z pomocą władz pakistańskich. Ja nie wykluczam, że premier i prezydent mogli o tym nie wiedzieć, ale nie wątpię, że wiedział o tym bardzo dobrze szef wywiadu i szef armii, generał Kajani. Nie ma najmniejszej wątpliwości. Więc no to pokazuje tą taką dwoistość polityki pakistańskiej w stosunku do talibów. Amerykanie sobie z niej dobrze sprawę zdawali, z tej dwoistości od lat. No, nie ma wątpliwości. Ja o tym wiem. Natomiast szokujące niewątpliwie dla nich była sprawa Bin Ladena. Jego obecność jest w tym miejscu. No. I powiem szczerze, że ja sam tego nie bardzo rozumiem. Wydaje mi się, że to było niezwykle nierozsądne posunięcie, zupełnie niepotrzebne. Można go było trzymać, nie wiem, w Kuecie, gdzieś tam na jakimś pograniczu. Jest tyle miejsc, gdzie można go było trzymać. Czy jeszcze coś, czy zapomniałem o czymś? Dziękuję bardzo. Przepraszam. Ja chciałem zapytać się o ustawę na temat dotyczącą bluźnierstwa. To jest ustawa, która ma tyle, by nabić dziur różnych dziwnych sytuacji. I chciałem powiedzieć, jak pan sądzi, czy ta sytuacja będzie się akcelerować, czy będzie coraz więcej przypadków podczepiania się pod tę ustawę w różnych sytuacji, czy też w związku z różnymi rzeczami, że nawet była taka sytuacja, pamiętam, że oskarżyli kogoś, a potem się okazało, że ten oskarżyciel to on jest główny winny w takiej sytuacji. Czy te sytuacje powodują, że jednak w jakiś sposób no, modyfikuje się tą ustawę, tak żeby ona nie była, bo być może to jakby dobre imię Pakistanu jest narażone, skoro można to tak prymitywny sposób wykorzystywać przepis ustawy państwową. Jeśli chodzi o tę ustawę, to jej korzenie sięgają się czasów brytyjskich. Chodziło między innymi o to, żeby w jakiś sposób unormować ustawowo te konflikty między Hindusami i muzułmanami, do których dochodziło często z takich no, prostych powodów, dla nas błahych, dla muzułmanów może nie. Może mniej była. Ten słynny były krykiecista, czy w ogóle Imran Khan, czy on w ogóle ma szansę jakoś, czy będzie to kolejne rozczarowanie dla tej wielkomiejskiej elity, której część prawdopodobnie no, jakieś nadzieje ma, prawda, w związku z tą osobą. Czy w ogóle jest szansa, żeby on w jakikolwiek sposób no, zmienił, czy częściowo zmienił życie polityczne, czy po prostu odejdzie w niebyt, czy też po wyborach stanie się jakimś przywódcą istotnym jakiejś siły politycznej w Pakistanie rzeczywiście, czy w ogóle nie ma na to szansy? I jeszcze mam jedno pytanie. A propos powtórzenia, powiedzmy, pewnego scenariusza odnośnie Kaszmiru. Czy na przykład jest taka szansa, że po wycofaniu się wojsk koalicyjnych z Afganistanu, że znowu nadejdzie taki czas intensyfikacji działań powstańczych czy antyindyjskich w Kaszmirze, w tej indyjskiej części Kaszmiru, Dżammu i Kaszmiru? Co pan profesor sądzi na ten temat? Czy jest taka możliwość? Jeśli chodzi o to pierwsze, jeśli chodzi o Imran Khana,
i jego organizację TPI, ona się chyba... Tahrir-i-Insaf, no właśnie. Nie ma jasności tak naprawdę, co to jest za organizacja i kto za tym stoi. Dlatego, że niektórzy twierdzą, że to jest organizacja, która została powołana przez ISI. Przez generała Paszę, który był jeszcze jakiś czas temu szefem ISI. Niewątpliwie to jest człowiek bardzo popularny wśród części liberalnej klasy średniej, anglojęzycznej, tak bym powiedział. Ale jednocześnie, jak się popatrzy na te osoby, które są wokół niego, no to można się zacząć zastanawiać, co to jest za organizacja. Jest to na przykład pan Kasuri, były minister spraw zagranicznych u Musharrafa, związany z PMLN, partią Nawaza Szarifa, a partia Nawaza Szarifa jest z kolei tak naprawdę partią wywodzącą się. Sam Nawaz Szarif wywodzi swoją polityczną karierę polityczną z czasów Ziaul-Haka. Czy pani na przykład Shirin Mazari, była szefowa jednego z think tanków w Islamabadzie, co do których jest 100% pewność, że jest finansowany przez ISI, a poza tym szefowa takiej anglojęzycznej gazety The Nation w swoim czasie, no, niezwykle antyzachodniej, niezwykle szowinistycznej, jakiej powiedziałbym, no ja ją czytałem oczywiście, ale było to dziwne uczucie, jak się to czytało. Także trudno powiedzieć, kim tak naprawdę jest Imran Khan. Niektóre z jego pomysłów są kompletnie odlotowe. Jednolity system edukacji na przykład w Afganistanie, co jest w ogóle, ciężko sobie wyobrazić, jak można coś takiego wyobrazić. Zlikwidowanie nędzy, prawda, stworzenie z Pakistanu natychmiast państwa dobrobytu, tak jak Szwecja. Bez Amerykanów, tak, oczywiście, tak. Więc to jest taki kolejny, obawiam się, że to jest taki kolejny demagog. Kod wywiadu pakistańskiego. No, oni się potrafią wcielać w różne spory. Nie chcę chodzić. Także ja myślę, że on poradzi sobie w tych wyborach parlamentarnych. Wątpię, żeby zdobył większość głosów. Ale nic nie zmieni. Zaskakujące jest to, że on się, przecież to nie jest nowy człowiek na arenie politycznej, on już kilkanaście lat funkcjonuje, natomiast wypłynął jakoś tak pod koniec 2010 roku, prawda? To pokazuje tak naprawdę jego popularność, jego wypłynięcie pokazuje tą nędzę tego systemu politycznego, który nie potrafi z siebie wygenerować nikogo. Nikogo zupełnie. Poza tymi starymi nazwiskami Bhutto, Sharif, jacyś mułowie tam podwiązani pod jedną czy pod drugą partię, no i ten Imran Khan nieszczęsny, prawda, i to jest wszystko. Pani jeszcze miała o Kaszmir. Nie wiem, na pewno niektóre z nich wyszły spod kontroli, to nie ma wątpliwości. Niektóre z nich są cały czas nieco pod kontrolą. Niektóre są trochę kontrolowane wtedy, kiedy trzeba i puszczane wolno wtedy, kiedy jest to korzystne dla tych, którzy decydują. Ale tu jest wiele różnych czynników. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że to są społeczeństwa, które kierują się troszkę innymi zasadami niż te, do których my jesteśmy tutaj przyzwyczajeni w naszym świecie. Nasz problem częściowo to jest to, że my patrzymy na nich i analizujemy ich z naszymi kategoriami, a tam są inne kategorie, po prostu. Na przykład kwestia zemsty. To jest niezwykle ważna kategoria. I ona funkcjonuje nie tylko wśród Pasztunów czy Patanów, to jest nie tylko Badal Patański, jako absolutnie kluczowa część Pasztunłoni, ale również w Pendżabie. To jest Badla, nawet nazywa się podobnie, prawda?
Ja byłem w Indiach na stypendium lata temu i miałem takiego tam swojego profesora, guru, Sikha z Pendżabu, który opowiadał mi, że kategoria zemsty jest absolutnie kluczowa w Pendżabie. On mówi, że no, ci ludzie jak mają się na kimś zemścić, to oni nie zrobią tego od razu, bo oni będą to przeżywać i smakować najpierw. Oni będą sobie wieczorami siadać na tym swoim czarpoju, wyjmą sobie kałasznikowa i będą go czyścić, prawda, pieścić, po to, żeby po jakimś czasie to się spełniło. No i wtedy to spełnienie jest pełne. Że to jest też czynnikiem. No, te dwa kraje mają wiele sobie nawzajem do zarzucenia, a to, co Pakistan zarzuca Indiom przede wszystkim, to jest 71 rok i sprawa Bangladeszu. To jest zemsta za Bangladesz dla tych Pasztunów i Pendżabczyków, którzy dominują w ASA, jest rzeczą kluczową. Wtedy powstanie Pakistanu jako państwa w oparciu o religię muzułmańską straciło tak naprawdę sens, skoro dzieli się Pakistanu wschodni i zachodni, prawda? Moim zdaniem to od początku było pozbawione sensu. Od początku było pozbawione sensu, tak. Czy to jeszcze jakieś pytanie? Chcę być pytanie powiązane właśnie do tego, co miałem pytanie o Przeskach. Pan profesor też wspomniał, że na razie siły wojskowe nie są zainteresowane, by przyjąć władzę, bo jakby jest brudno zbyt, prawda, nieporządnie na tym podwórku. I moje pytanie jest takie, jak długo jeszcze taki system może wytrzymać? Bo skoro nie ma reform, to PKB powiedzmy się zmniejsza w pewnym momencie. Czy wojsko, według pana profesora, ma już jakiś plan, kiedy ta linia będzie po prostu przekroczona, jakby, że będą musieli faktycznie zająć się tym wewnętrznym podwórkiem, czy jednakże dalej będą starać się tylko, prawda, zajmować się kwestiami, które pan profesor wspomniał, czyli polityka zagraniczna i tomu podobne kwestie? Nie mam pojęcia, co oni tam sobie wewnętrznie kombinują, jakie Możliwe plany się, sobie... To był pan profesora, jak to będzie możliwe jeszcze taki układ? Że oni nie mieszają się tak bardzo w kwestii wewnętrznych, a pozostawiają to, powiedzmy, mniej więcej tym wzglądem partiom politycznym, a sami zajmują się innymi kwestiami. No wie pani, Pakistan przekształca się powoli w państwo, które wymusza pomoc. To jest taki racket state, prawda? Wymusza pomoc, szantażując świat zewnętrzny, że się rozpadnie. A jak się rozpadnie, to gdzie trafią te bomby atomowe? Prawda? Kto je weźmie? Wszyscy się tego boją. Więc wszyscy będą woleli, jak sądzę, tam parę tych miliardów rzucić, prawda, do tego kapelusza, może trochę więcej, może trochę mniej, byle uniknąć tej bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Byłego prezydenta Musharrafa w Pakistanie, a drugie, czy są budowane albo są plany budowania chińskich baz? Jeśli chodzi o rolę polityczną Musharrafa, to już żadna w tej chwili. On tam się odgrywa z Londynu od czasu do czasu, że przyjedzie, weźmie udział w wyborach, stworzy swoją własną partię, ale nie robi tego. Tym bardziej, że wydano nakaz aresztowania jego, gdyby się pojawił w Pakistanie. Na wszelki wypadek wydano ten nakaz aresztowania, także on tam nie przyjeżdża. Jeśli chodzi o bazy chińskie, to jest taki port w Gwadr na wybrzeżu w Beludżystanie, który został wybudowany za pieniądze chińskie, według mojej wiedzy, został oddany potem pod zarząd firmie singapurskiej, a jak pan wie, Singapur jest też w 80 czy 90% zamieszkany przez Chińczyków. Ale potem firma singapurska zrezygnowała z zarządu tym portem, motywując to tym, że Pakistan nie wypełnia swoich zobowiązań wcześniej podjętych wobec tej firmy. No i czytałem, że rzekomo zarząd portem Gwadr mają właśnie przejąć Chińczycy. Jakaś firma chińska prawdopodobnie. To jest, wydaje mi się, bardzo prawdopodobne. Z punktu widzenia chińskich interesów to jest ważne, prawda? Bo to ten naszyjnik z Perel, jak to się mówi, tam doszedłby prawie do cieśniny Hormuz.
i dałoby to możliwość chińskiej marynarce wojennej umiejscowienia się w istotnym strategicznie punkcie Oceanu Indyjskiego. Także można, myślę, że można się z tym liczyć. Natomiast nie słyszałem o planach budowy jakichś innych baz chińskich na terytorium Pakistanu. A poza, są problemy komunikacyjne między Pakistanem a Indiami. Jest ten Karakorum Highway, tam idąca przez wysokie góry, ale to jest highway tylko z nazwy, ja tam jechałem. I to jest czasami szosa tak wąska, że tam dwie ciężarówki mają problem, żeby się minąć. Ona jest poszerzana oczywiście w wielu miejscach. Ale znowu są pewne rzeczy takie, które są dziwne, powiedziałbym. Na przykład kilka lat temu zeszła lawina kamienna i zablokowała potok, który płynął wzdłuż Karakorum Highway. Powstało tam jezioro. Niezwykle długo zwlekano ze zrobieniem czegoś z tym jeziorem. Wodę można jeszcze było spuścić tam, prawda, tą lawinę odblokować, ale nie. Jezioro się powiększało i zalało 30 km tej drogi. Karakorum Highway, ona jest na 30 km, nie istnieje już w tej chwili. A nawet z tego powstały promy. Łączy się trzy łodzie, kładzie się deski na tym, ciężarówka wjeżdża. Ale już taka duża ciężarówka nie wjedzie, tylko mniejsza ciężarówka może wjechać. I w taki sposób zmniejszono bardzo skutecznie przepustowość drogi, którą co roku szedł handel wartości $500 milionów między Chinami i Indiami. Ja nie mam odpowiedzi na pytanie dlaczego. Nic z tym nie zrobiono, kiedy można było zrobić. No, ale nie zrobiono. I dalej się nic nie robi. Więc zakładam, innego bezpośredniego połączenia między tymi dwoma krajami nie ma. Będąc w Pakistanie, czy miał pan styczność z tymi osobami? Bym tu nie siedział. No. Bym tu nie siedział, jakbym miał. Nie spotkałem się z nimi nigdy. Chociaż myślę, że to mogłoby być bardzo interesujące spotkanie, jakbyśmy uzgodnili, że tak powiem, modus operandi, prawda? Że zamiast kałacha mieliby pióro albo coś takiego. Natomiast ja mam, powiem pani, do nich dużo szacunku, bo to są, ja ich nie lubię, ja się z nimi nie zgadzam, ale ja ich szanuję. To są niezwykli wojownicy, to nie ma dwóch zdań.